kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was pierwszą część vloga urodzinowego Sony i pokażę Wam dzisiaj zakupy, ponieważ dzisiaj planuję kupić dla Sony niektóre jeszcze prezenty, których mi brakuje, i zabiorę Was ze sobą na zakupy, żeby Wam pokazać. Zanim jeszcze wybiorę się na zakupy, to pokażę Wam tort, jaki jest na urodziny dla Sony. Przyszedł do mnie już tort, który zamówiłam w sklepie internetowym. Jest to tort Cellulopec. Sonieczka w zeszłym roku też miała na urodziny tort, tylko że wtedy miała tort o innym smaku, a teraz też będzie miała tort Cellulopec, tylko że o innym smaku niż w zeszłym roku. Tutaj założyłam jej taką urodzinową czapeczkę, ale Sonieczka już chce sobie zdjąć, więc tak tylko szybko na filmik i założyłam. Tak więc zapraszam Was do oglądania tego filmiku, takiej pierwszej części z urodzin Sony, i oczywiście będą też kolejne części. Dzisiaj idę do sklepu zoologicznego i kupić dla Sonieczki prezent urodzinowy, ale nie wiem, czy tam Wam coś nagram, prawdopodobnie nie, ponieważ to nie jest jakiś duży sklep taki zoologiczny i po prostu może być tak, że no, że nie da się tam nic nagrać, więc zobaczymy. Więc prawdopodobnie tam nie nagram, nagram Wam tylko jak coś kupię. No i tak idę już trochę daleko do tego sklepu, ponieważ nie idę do tego zoologicznego, co jest tak obok mnie, tylko idę do takiego dalszego. Właśnie może tam spotkam coś fajnego dla Sony, no ale zobaczymy. No i tak jak mówię, nie wiem, czy mam coś nagram, ale jak wyjdę z sklepu, to Wam nagram może co kupiłam, więc zobaczę. Już jestem blisko. Kupiłam jej takie smaczki, ona już kiedyś te smakołyki miała i je bardzo lubiła, więc jej kupiłam. Jest Planet Pet filiciki, ona bardzo je lubi. Ja teraz idę do Tusko. Nie wiem, czy mnie słychać, bo idę po ulicy i tu słyszę właśnie samochody słychać. Przyjadą, a ja teraz idę do Tusko i może tam coś kupię. Znajdę dla Sonki ciekawego. Jestem w drodze. Są szkłowie chyba drogi do Tusko. Tam może coś kupię, zobaczę jeszcze. To jest Rossmann. I idę do Tusko.
już powoli wracam i byłam w Tesco, kupiłam... Byłam w Tesco, kupiłam sobie prezencik na urodziny. I też jeszcze, już teraz doszła do domu, ale po drodze jeszcze wstąpię do zoologicznego i może też coś kupię. Byłam jeszcze raz na chwilę w jednym zoologicznym. Bo musiałam jeszcze coś kupić. Znowu możemy słowo podsłuchać. Wyjeżdżam samochodem. Ale właśnie zapomniałam jeszcze kupić, bo myślałam, że jeszcze kupię. Byłam w tym drugim zoologicznym. I tam, to nie jest zupełnie sklep zoologiczny, ale to jest taki sklep z ciałem zoologicznym. No i tam wam coś nagrałam, nie wiem czy wyszło. Ja teraz będę powoli przygotowywać już miejsce tam, gdzie zrobię urodzinową sesję zdjęciową Sonieczki, no i jakiś filmik. No i tam, gdzie będę po prostu robić taką mini uroczystość, ale bardziej będzie to udekorowane tak głównie dla sesji zdjęciowej, ponieważ ja bardzo lubię ją fotografować i będę chciała jej zrobić takie urodzinowe zdjęcia. No i też taką uroczystość, w sensie nie, że uroczystość, że to będzie przyjęcie urodzinowe, tylko w sensie takim, że tam dam jej torcik. No i od razu mówię, że dekoracje, które będą na urodzinach, to w większości są po prostu te, które miałam w domu. Prawie nic nie dokupowałam. Oczywiście wiadomo, że to dla Sony to kupiłam specjalnie. Ja też kupowałam świeczkę, taką właśnie, żeby była z trójką, ponieważ Sony kończy 3-latka, więc to było specjalnie kupowane. Ale takie ozdoby typu balony, jakieś tam talerzyki czy coś, to po prostu wykorzystuję to, co mam w domu. Czepeczki też takie zrobiłam sama, ale mi niestety nie wyszły trochę. No ale to w sumie tylko tak na chwilę na urodziny, potem nie będą mi już potrzebne. Tylko tak do ozdoby, jak w deseniarce robiła zdjęcie, no i na filmik. W zeszłym roku na drugich urodzinach Sonia miała nałożoną taką kokardkę, miała założoną. A w tym roku pomyślałam, że założę jej tą apaszkę tutaj z napisem Sonia. Więc chyba tutaj apaszce będzie na swoich urodzinach, a w zeszłym roku miała tylko kartki. I jeszcze mogę wam w sumie pokazać, jakie prezenty Sonia dostała, jaki prezent dostała w zeszłym roku i jaki dostała prezent na swoje pierwsze urodziny. Takie mini wspomnienia zrobimy. Na swoje pierwsze urodziny, czyli dokładnie kiedy Sonia obchodziła swój roczek, wtedy jeszcze nie nagrywałam filmików, ale pamiętam, że jej prezentem po prostu na pierwsze urodziny była taka pluszowa piłka, która jest już postrzewana wiele razy, ale nadal jeszcze jest. A prezentem urodzinowym, który Soniaczka dostała
na swojej drugiej urodziny, to był taki pluszowy piesek i wtedy też dostała oprócz tego pieska bardzo dużo innych prezentów, ale były to w szczególności smakołyki, które nam się już pokończyły, wiadomo, bo minął rok. Dostała też chyba bidon, więc to też dostała, ale już wam nie będę pokazywać. A teraz, jeżeli nie zapomnę, to wam wstawię właśnie taki urywek z drugich urodzin Soni. Taki właśnie urywek urodzinowy. A jeśli zapomnę, to oczywiście zapraszam was na filmiki z drugich urodzin Soni, które były w tamtym roku. I będziecie mogli je zobaczyć po prostu, albo znaleźć na kanale, ponieważ są, albo wpisać, albo zostawię wam linki do tych filmików. I linki będą oczywiście w opisie, więc tam będziecie mogli zobaczyć. Jeśli nie zapomnę, to właśnie dodam linki w opisie tych filmów. Zobaczcie, jakiego mamy gościa urodzinowego. Czyli przyszła do nas kundelka, duża Sonia. Tutaj mała. Znaczy takiego gościa przed urodzinami, bo ja nagrywam ten filmik przed urodzinami, taki wstępny, żeby wam wszystko pokazać. Soniaś, niedługo twojej urodziny. Zbliżają się urodziny już Sonieczka. Będą one 2 czerwca. I tak będzie Soniaś wyglądała na urodzinkach. Taką czapeczkę jej założyłam na chwilę, żeby wam pokazać, jak będzie wyglądała. Gościem urodzinowym Soni oczywiście jest Zuzia. Ja tutaj jej położę na chwilę tą czapeczkę. Na chwilkę położyłam jej na skorupce tą czapeczkę. Ale to jest z papieru i oczywiście jest bardzo lekka, więc żółwikowi na skorupkę takie coś nie zaszkodzi, jak położymy tylko na chwilkę. Tak na zdjęcie. Już spadło. I Zuzia oczywiście będzie na urodzinach Soni.